Już na jesieni w Viaplay Fort Boyard, a ze mną Dominika Gwit-Dunaszewska. I zawsze mnie ciekawiło, ponieważ nie wszyscy sobie biorą sobie na ślubie, wiesz, tą kreseczkę z drugim nazwiskiem. Na przykład Kasia Skrzynecka mówiła mi, że oj, nie myślałam o tym, bo tak długo pracowałam na swoje nazwisko. No ale dostawić drugie, to w sumie chyba dużo się nie traci. To znaczy ja uznałam, że będę miała dwa, no bo chcę mieć swoje, ponieważ jakby życie moje zawodowe tak się potoczyło, że już było bardzo rozwinięte przed tym, jak poznałam mojego przyszłego męża, a wzięłam sobie jako drugie nazwisko męża, no bo jestem jego żoną i uznałam, że fajnie będzie przynależeć nazwiskiem do męża. Masz tak, że bardzo pilnujesz, żeby na przykład właśnie dziennikarze na przykład używali dwóch nazwisk, że to dla ciebie ważne, bo jest część takich osób, które na przykład potrafi do mnie zadzwonić, że bardzo prosi, że jednak teraz już są dwa nazwiska, a są tacy, którzy jakby wiedzą, że tyle lat operowano jednym, że to nie jest problem. Nie, dla mnie to nie jest żaden problem. Ja nawet powiem szczerze, że jakieś zawodowe rzeczy jak robię, to często proszę, żeby w napisach było albo na plakacie po prostu Dominika Gwit, bo to zajmuje po pierwsze mniej miejsca, po drugie mi chodziło raczej o sprawy urzędowe. To jest zawsze po prostu łatwiej, jak mąż i żona mają takie samo bądź podobne nazwisko, w sensie, że ja mam podwójne, no bo no, urzędowo jest to zawsze prościej i później w późniejszym życiu uważam, może z tą przynależnością to też przesadziłam, nie chodzi o żadne przynależenie, tylko chodzi o to, żeby no, że po prostu no, mąż i żona mają zawsze to samo nazwisko i uznałam, że to urzędowo będzie po prostu dużo, dużo lepsze, no a ja też chciałam poczuć się tak, no, że wyszłam za mąż i jednak już w moim życiu się coś zmieniło, już nie będzie tak jak wcześniej, mam męża i dla mnie to było ważne, żeby mieć podwójne nazwisko, ale to raczej prywatnie jest dla mnie takie ważne. W życiu zawodowym to raczej zostawiam Gwit. Jesteśmy zaraz po zadaniach w Forcie Boyard. Tutaj było już właśnie kilka par ze sobą razem podczas programu, albo rywalizowali, albo byli ze sobą w jednej drużynie. Wyobrażasz sobie, żeby Wojtek tutaj był, czy by się sprawdził, jakbyście się zachowywali właśnie gdy wchodzi w grę ten element rywalizacji? No Wojtek na pewno by się sprawdził, bo mój Wojtek w takich rzeczach jest bardzo dobry. Natomiast no nie wiem, jakby to było, no tak obserwowałam dzisiaj Kasię i Emiliana i faktycznie była konkurencja, w której brali razem udział, inaczej on w jednej drużynie, ona w drugiej. No to było słodkie bardzo, aczkolwiek nie, no przecież to jest wszystko zabawa i na koniec przecież i tak przyznać. Tak mówiliśmy, ale jak przy pierwszej konkurencji powiedzieli 3-2-1, to wiesz, trochę się nawet mi osobie, która nie ma takiej iskry rywalizacji, to włączyło się. No nie wiem, nie, naprawdę było bardzo fajnie, ja tutaj cała brudna jestem i zmęczona strasznie. Takie warunki, myślę, że wszyscy rozumiemy. Zmęczona jestem strasznie, ale było bardzo miło i cieszę się, że wzięłam w tym udział. Wydaje mi się, że przy takim programie po pierwsze możemy wpisać w kwestionariuszu, że czegoś się boimy albo czegoś nie chcemy, no a po drugie wiadomo, że wasze prośby będą spełniane, żeby każdy czuł się komfortowo. Czy ty miałaś jakieś takie rzeczy, bo wyobrażam sobie, że jakby w twoim zawodzie no wrócić ze złamaną nogą, to... No nie, no to nie wchodzi w grę właśnie, dlatego ja też, no ja faktycznie bardzo walczyłam o to, żeby o siebie tutaj dbać i no też nie będę się wygłupiać, wiadomo, nie będę brała w jakichś super fizycznych konkurencjach sportowych, ekstremalnych brać udziału, no bo no, nie będę się po pierwsze ośmieszać, po drugie no chcę dbać o swoje zdrowie i po prostu no, także nie, naprawdę wszystko było super, miałam super konkurencję i bardzo dobrze się bawiłam.